Gdy byłem mały, chciałem w przyszłości zostać Michaelem Jordanem, prawdopodobnie. Za granicą kibicuję Chicago Bulls. Ulubiony piłkarz dzieciństwa to Roberto Baggio. Nikt mnie nie pokona w kosza. Najbardziej denerwuje mnie lenistwo i taki brak dyscypliny. Drugą połowę poznałem w ogólniaku. Byłem z siebie dumny, gdy zagrałem pierwszy mecz reprezentacji Polski. Z techniką na bakier. Na obecną chwilę powiem, że tak najmniej technicznie wygląda. Dobry piłkarz, ale pod względem technicznym, żeby jakoś tak się wyróżniał, to raczej nie, to sam Klukas. Ale nie powiem, że jest jakiś drewniany. Na imprezach bryluję, ojej, nie wiem, bo rzadko bywam. Ashley był postacią taką, którą lubowała się w tym, że lubił sobie tam potańczyć. Nathan Dyer też jest kozakiem, jeżeli chodzi o poruszanie się na parkiecie, tak więc. Największy modniś. Teraz obecnie szatni w Swansea to Wilfried Bonny. Największa maruda. Z obecnej szatni Angel Rangel, powiedzmy w gierkach treningowych, jak coś nie idzie po jego myśli, to jest od razu słychać i widać. Najlepszy piłkarz, z którym grałem, Tomasz Rosicki. Mimo, że był trapiony mocno kontuzjami, ale jak był zdrowy, to naprawdę i pod względem piłkarskim, technicznym, mentalnym, profesjonalista, taki mózg boiskowy, to nie widziałem kolesia takiego jak on. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. No to myślę, że sytuacja w Lidze Mistrzów z FC Porto. Nie dość, że złapałem podanie od własnego zawodnika. Sędzia odgwizdał oczywiście ten rzut wolny pośredni. Przy czym jak sędzia kazał mi oddać piłkę, to ja mu oddałem tą piłkę prosto do rąk. Ci sobie wzięli, rozegrali, ja byłem jeszcze plecami odwrócony w ogóle do sytuacji, gdzieś tam machałem do liniowego. I odwracam się, patrzę, oni sobie wjechali dosłownie do pustej bramki, tak więc no to była mega, mega głupia sytuacja.